Siemka! W tle możecie zobaczyć, że ekipa małego rekina już się rozwija. Gdzie jesteśmy? Otóż, panowie i panie, dzisiaj odwiedzamy łowisko Karpik. Łowisko Karpik znajduje się w Graboszczycach i dzisiaj film dedykuję wszystkim barbarom, wszystkim górnikom. A to dlatego, świętujemy święto górników i świętej Barbary. Więc dlatego na samym początku chciałem życzyć wszystkim górnikom tyle wyjazdów, ile zjazdów, bezpiecznej pracy, bez żadnych wypadków, dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności. Tak, ja też pracuję na kopalni, na KWK Marcel, w ścianie, na oddziale wydobywczym, jako kompanista sekcyjny. A jak przystało na święto górników, to na dzisiejszej zasiadce nie może zabraknąć piwka i golonka. Tak, w ten sposób oto będziemy świętować. Na wstępie składamy życzenia wszystkim górnikom, szczęścia górniczego, wszystkim barbarom. Moja siostra też ma urodziny dzisiaj, też składam życzenia. Dlaczego wybraliśmy łowisko Karpik? Już mówię. Mamy tutaj do dyspozycji różne domki, ale my wybraliśmy ten największy, który się znajduje na tym łowisku, tylko po to, żeby nie zmarznąć. Bo oprócz nas, to jeszcze są z nami dzieci i mamy do dyspozycji dwie przyczepy kampingowe. Przyczepą śmiało tutaj można przyjeżdżać i właśnie domek z ogrzewaniem. Pozdrawiam cały mój oddział G3 KWK Marcel. Musiałem pomyśleć o domku, bo z nami są kobiety, dzieci, więc głównie chodziło o ogrzewanie. Tak, ogrzewanie to było najważniejsze, żebyśmy nie pomarzli. Temperatura dzisiaj około 1 stopnia. Zapowiadają, że ma być minus 2 w nocy. My się nie przestraszyliśmy pogody. Jeżeli mamy domek do dyspozycji właśnie z ogrzewaniem, to pogody nie ma co się bać. Po prostu tyle co wędki wyrzucić, wywieźć w odpowiednie miejsce, gdzie by coś połapać i świętować. A Was zapraszam, żebyście razem spędzili z nami nasze święto. A tutaj w przyczepie już golonka się gotują. Więc jeszcze raz, wszystkiego najlepszego dla barbar, wszystkiego najlepszego dla górników, a my teraz idziemy zarzucić wędki i jakąś biesiadę zorganizować. Tak, dzisiaj stricte biesiadowo. Ale rybki też się pojawią. Myślę, że 4 grudnia na tym łowisku jakąś rybkę wyciągniemy. Zostajemy tutaj dwie noce. Chodźcie zobaczyć moje golonka do przyczepy. No. Kurde, będą smaczne. Na pewno. Dzień dobry wszystkim, cześć. Ola, przywitaj się tu. Dzień dobry, cześć. Z nami jeszcze jest Radek z ekipą. No, Radek z ekipą czeka. Siemanko, ja bym rozłożony na swoim ulubionym stanowisku. Bardzo lubię łowić ryby w Barburkę. Rok temu byłem na Podolszu i udało mi się wypracować dwa piękne karpie. Ze mną na pomoście siedzi Łukasz. Cześć. Teraz zabrałem na dzisiejszą wyprawę moją dziewczynę Karolinę. Siema. Wywózka, pierwszy zestaw leci na Olichen. Siema widzowie. A co wy sobie myślicie? Moja kariera, 2 miesiące na Boryni. Ja nie jestem górnik, jestem budowlaniec. No i ze sobą też mamy drugiego budowlańca, Krzysia. Nie, no inaczej. Nadzór górniczy musi ktoś sprawować nad nimi wszystkimi. Także ktoś nad tym wszystkim musi trzymać rękę, musi pilnować ich wszystkich, także ja jestem tu od tego. Pierwszy zestaw leci na Olichen. Szykujemy. Może ryby dzisiaj nie być, bo zimna woda. No i nasza ekipa, reszta w domu. Siostra Aleksandra. Siemanko. Tutaj już widzę kawę parzysz, żona kochana. Jeszcze żona, zaznaczmy to. Mój syn Bartuś też w końcu z nami się wybrał na ryby. Jeżeli chodzi o to, że mamy ciepło, to go właśnie zabieramy, bo w domu mamy ogrzewanko. Lepsze. I
córeczka Gabrysia się tu chowa. Kiedyś była odważna do filmów, teraz już się zaczyna jej moment taki u dzieci wstyd. Wywiozę te wędki, żeby też poudawać, że łowię te ryby. Adi, nie umiesz zabierać tej łódki do wody. A jak złowi ryba, to oni dziękuję nie powie. Powiem ci dziękuję. Jeszcze tak fajnie ci powiem. A mały rekin, jak widzicie, też bardzo delikatnie. Kilkanaście ziaren kukurydzy i imitacja żółta kukurydzy, kuleczka. To takie rzeczy się dzieją? Ja nie wiedziałem. Adik. Co? Poważnie? Dominy jakieś warzywa już szykuje. Tu gdzie naszykowa coś na grilla. No, drzewko poukładamy do ogniska. Widzicie? Pokrywka nieoryginalna, ale z drzewa. Będzie zapach sosny. Miałeś branie. Tididit, tididit. Niebieski więcej miałeś chyba podciągnięcie. Pociągło do góry i zjechało na dół. Poczekamy i będziemy obserwować. Dumin, sprawdź się twoja wędka, bo tam no ci tito. Niestety to jakieś straszenie tylko było, nic więcej. Jakaś mała rybka. Cała przyjemność przygotowania golonek spadła na mnie i na Sylwka. Sylwek już tam też gotuje, widzieliście? Sylwek też przygotowuje kapustę, tak? A ja robię bazę pod golonka. Czyli odpowiednia ilość warzyw też musi być, jakby nie było. Co tutaj mamy? Marchewkę, pietruszkę, cała cebula, jedna, druga i kilka ząbków czosnku. Jak ta woda nam się tak zwany rosół przygotuje, wtedy rzucimy golonka. A, trzeba iść teraz jeszcze po liść laurowy i po ziele angielskie. To mi się podoba. Nie ma przypraw, idzie każde danie zepsuć. Starczy? Starczy. Kucharzu mój najlepszy. Ostatnio się poprawił w gotowaniu. Nauczył się dużo przy małym rekinie. To był żart. Bez obrazy oczywiście. Jak będzie Adik wydało, to mnie zawoła. Ja idę golonka szykować. Dobrze. Oceń. O, co mój majster. To będzie dobre. Nie, przyznaję się, że to nie są surowe, tylko po prostu już gotowe po części golonka. W pół przygotowane. A chodziło o to, żeby za długo ich nie gotować na tym ognisku, tylko dobrze podgrzać i będą gotowe. A ten rosół, który przygotowujemy warzywny, żeby przeszedł właśnie tym smakiem w te golonka. A golonka małe. Bo Adik, powiedz. Tutaj naprawdę się chytamy diety? Naprawdę. Pomijając 4 grudnia, do wiosny postanowiliśmy z Adikiem, że 10 kilo schudniemy. Schudniemy, bo jest świetnie na filmach. Mój brzuszek, jego brzuszek. A wiecie, teraz jeszcze jesteśmy w bluzach. No. A co by było, jakbyśmy je ściągli? Takie basiory. Mięsień piwny to się nazywa. No, żeby piwa nie pijemy. My mamy prawdziwe golona, takie swojskie golona ze świni. A te nasze to chyba są z mamuta. No te to chyba na pewno z Biedronki. A jaki tutaj Sylwku wychodzi ta zupka? Z golonkami? Rewelacja. Tak, to Sylwek mówił, że on ma prawdziwe golonka, te wielkie. On ma serio te duże golona. No, i kto to zje? Jagoda to zje? No, jedno dla mnie. Wyraziste, troszeczkę byś musiał wodę dodać. Wody? Dużo soli, troszeczkę, no, ale takie być. Wyraziste, no. Dominik, jak chcesz, żeby było właśnie mniej słone, bo to chyba na pewno do ciebie za słone, to po prostu, no niestety, tak to musi być przy golonkach, żeby to golonko było w środku doprawione, wyraziste, tak to miałoby być. No. I wtedy wywar jest zawsze słony. A co dyskutować z kucharzem?
i ustąpię w tym momencie, powiem Jagoda, sprawdzimy na mięsku. Dobra. Ale podoba mi się to. Dodamy czosnku, bo uwielbiam czosnek. Nie śmieć mi tu. Tak to też potrafię, wiesz? Śmieci to się nie robi tak, ze środka musisz tak ten kłąk wywalić. Szubki. Mówi tak. Tak to się nie robi, jakbyś chciał wiedzieć. Ja ci pokazać mam, jak to się robi. Kurde, bo mnie drażnicie, nie? O! Pokazać wam. Ze szubkami będzie lepsze. Tak, rosołek nam już się tutaj robi. Czas wrzucić golonka. Żeby fajnie nam nasiąkły i ugotowały się. Tak, godzinka, półtorej myślę, niech to porządnie nasiąknie tymi warzywami, przyprawami i będzie dobre. Ale widzicie, Nikuś mu ważyć, a ja muszę pilnować. A Dick, nie masz cyrkla? Fajnie byś się odrysował. Takiego wielkiego nie mam, a zrobiłeś to na gwoździe i sznurku. Wiesz? Przypomnę tylko, że denko to jest robota od Adika. Ja bym to ładnie wykroił z kątownika. Ważne, żeby spełniało swoje zadanie. Ja Krzysiu... tu zupkę chmielową, nic tam nie potrzeba. Nie chcesz, Krzysiu, spróbować? Później. Troszeczkę nas pokonała zima i trudno nam było rozpalić ognisko tak, żeby w końcu zawrała ta woda, ale już ku końcowi idzie i prawie już wrę. Krzysiu, ma ubranie. Oczywiście spóźnione. No bardzo spóźniony. O. Branie oczywiście spóźnione jak zawsze. Centralki nie ma przy dupie. Ale jest ryba. Tu młody pomocnik. Uważaj, żebyś nam nie wpadł do wody, pomocnik. Dziękuję. Dziękujemy ci ślicznie. Podobno Krzysiu tutaj ciągnie jakąś dużą rybę. Sylwek, zobacz mi taki oto tutaj. Kurde, czekaj. Blaszka chciałeś powiedzieć. No kosztuje to około 7-8 dych. Taka tacka. Teraz będzie z nierdzewki i laserem wypalana. Nie ma problemu, Sylwek, zobacz mi coś takiego. Karpie. Pełno łuski. Barburkowy. Wprawdzie nie pobrał górnikowi, no ale uznajemy go. W naszym teamie jest, nie? Nadzór górniczy rządzi. Tak. To jest wyższy urząd górniczy tutaj. Krzysztof. Dziękuję. O, pięknie. Wiesz, jak to się obsługuje, nie? Pięknie. Nie wiem. Na co on pobrał? Ciekawe, czy ten czosneczek z kukurydzą, czy to był ten orzeszek tygrysi? Co jeden, to lepszą mam miarę, widzę w rękach. 7 kilo. 7? No możemy, no. Możesz pogadaj. Pomogę. Ale bydlak. Nie wiem. Krzyś, do ciebie blaszka przybiegła. Widzę. Co możesz? Kurde. To, co lubimy mistrz. Najbardziej. Ty, że mistrz. To, co lubimy najbardziej. O. 9 ma. Jest ładnie, Łukaszku?
No, wszyscy chcą sobie z barburkową rybą zrobić zdjęcie. Jeszcze oni? Dwie rude brody. Ty ruda. No chodzi ruda. Jak to widzę, to już jest prawie, to już jest gotowe. Wyciągnąłmy tekiel. Okej. Widzicie jak bulgocze? To jest super już. Krzysiu, gratulacje za tego karpia. Pierwszy raz widział, co z tobą na rybie jeżdża, że wyciągnął karpia. Jak pierwszy raz? No bo cały czas, że widział leszcze wyciągać. Aha, bardzo miałeś, śmieszne. Miałeś sezon na leszcza. Czas już chyba nadszedł, żeby w końcu skosztować naszego wyrobu. Goloneczko elegancko zrobione. Skosztujemy. Adik, a może zjemy tutaj, a nic im nie powiemy? Ej, te golonko się rozpuszczą normalnie w ustach. Dobra, idziemy zanieść gościom, a uwierzcie mi, że są bardzo głodni. Już chodzili koło tego kociołka, tylko patrzyli. A gotowe już, a gotowe. A my z Adikiem gotowe, ale jeszcze chwileczkę. Gotowe, ale jeszcze chwileczkę. A teraz już jest gotowe. No. Pięknie. Ja mówiłem najpierw kocioł górnika, ale to jest kocioł Adika. Aż mi kamera zaparowała. Takie pyszności. No dobra, co wam mam powiedzieć? Sylwek, na ten dzień górnika, nie? Adik, 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 ma branie. Co? Jest rybka. A niech mo za takie ubasa, co mi przyniósł. A ja to nie przyniósł ciebie, no przyniósł, że to dziecku. Czyli no. Adik, ja ci to życzyła. Jest. Adik, podobno ciągniesz rybę. Ciągnie, ja nie czuję. To jest ci pan dziwny. Jest coś tam jest, ale nie wiem co, ale te takie małe. Czyli to co Adik lubi łowić. Czemu ją mam sezon na leszcza? Leszczyk. Duży, ale leszczyk. Przyjmij wielko. Ten pojemnik jest taki duży, że ten leszczyk się z nim zgubił. On już ci się odpił. Podobno Adika czalać. To jest Adik, to jest mój rekord, tak? Życiówka? No nie, to nie jest życiówka, nie, no ale myślałem, że to będzie kaoper. No. Przez to, że ci mówisz, że nic nie czujesz, nie? Jak to ciągnąć? No ładny, ładny, no. Ważne, że rybka. Połóż więtka, chcesz? Zdjęcie z rybką? Chodź. Mogę go sobie trzymać? Ja, możesz. Kacperku. Kacperku, uśmieszek. Taram i pamiątka jest. Do wody go ciepło. I tutaj go wrzucać do wody, no. Hop, pięknie. Tak. Dasz radę? Ono jest tak rozgotowane, przygotowane, no, że aż się... Takie ma być, że ma się rozpływać, no to się rozpływa, tylko że mi się słabi. Czekaj, może tak myślicie, że... Sylwek, jak to zjesz, to się rozerwie. Chyba nie wiem, czego wyciągniemy z tego garca. Ale ty tutaj dalej wyżej. No, uwaga, uwaga. Nie no, nie da rady. Jeszcze branie jakieś. Jest! Udało się. Golono konkretos. Nie podane odpowiednio, ale mięsko widać odchodzi od kości wręcz. Tak. Więc będzie na pewno genialne. A tutaj zobaczcie drugie golonko w dwóch częściach praktycznie. Ale już dobre to będzie. A ty zupka jutro rano wszyscy. No, jutro. Jak znalazł. To możesz nawet z tego zrobić ten żureczek z tego rosołku. No też można, ale no. Myślę, że będzie super nawet. Chcesz? No wyciągamy, nie? Tak, i ekipa sobie siedzi w środku, grają sobie w karty, a ja tutaj malutki obchód. Stoję przy wędkach, obserwuję, słucham, czy coś się nie dzieje, wiatr się uspokoił, więc na razie przestały tytać wszystkie wędki, bo przedtem nie było wiadomo, czy to jest branie, czy to wiatr. Teraz się zrobiło spokojniutko. Temperatura chyba jest tak okolicy 0 minus 1, bo jak zwijałem żyłkę, to zbierał się szron na palcach, więc zimno. Po prostu mam tylko nadzieję, że to nie wpłynie za bardzo na brania. I oprócz tego jednego karpia i leszcza, dzisiaj w nocy coś się jeszcze pojawi.
Jest? Czekaj, bo na razie czuję luz, tylko szedł do brzegu, wiesz? Albo nic nie ma, albo szedł do brzegu. Nic nie czuć. Co? Co tu się dzieje na tym kołowrotku? A to trzeba podkręcić. A to jest Adika, tak? Adika, Adika. To jest Adika sprzed. Czy znowu? Duże to nie jest w każdym razie. Adik to wybił na 200 metrów. Ja zwijam tego jego leszcza. I zwijam. A zgadnijcie, gdzie jest Adik? No nie ma Adika. Gdzie jest Adik, tego nikt nie wie. Tata musi mu pilnować wętek. Aha, w międzyczasie zwijam. Król łowiska, jeżeli chodzi o leszcze. Chodź, Adiku, leszczu. Jest leszcze w formie raku. A, przynajmniej korzystając z okazji, że tego mojego przyjaciela nie ma, to wyciągłem sobie rybę na jego sprzęt i czuję, że przełamałem swojego pecha, czyli w końcu zacznę wyciągać te ryby. A kolega Adrian Nic. Param, pam, pam. Tak się prezentuje Dominik z leszczem. 3, 4. I teraz idziemy Adikowi powiedzieć, czemu ryb nie łowi. Się go zapytamy, czemu ryb nie łowi. Adik, a ty ryby łowisz, albo ty przyszłeś na imprezę tutaj w tym? Odjazd nie miałeś. Po prostu przyszłeś na imprezkę. No to przeluj te wędki, wiesz, bo karb był 10 kilo, zerwane przy samym brzegu, wszystkie wędki poplątane. Miłej zabawy! Pa! Teraz ciekawe, czy mamy branie, czy nam woda zamarzła i lód nie przesuwa. Zaraz sprawdzimy. Założę kamerę tu, bo jestem sam. Co Sylwuj się dzieje? Zobacz, ja mam żyłki. Wszyscy tak mają w lewo. No. O. Ścięło wam żyłki. Tu zobacz Krzysia. Patrz, ścięło wam wędki, ja też miałem ranić, powyciągałem wędki, wiesz? Ja? Ja. Co świecił? Pa, jak ci tu powciągało. No, Krzysia, to są do masakra. Pomalutku lód się przesuwał, wiesz? Mhm. To ścino. I mamy po łowieniu. Mhm. Od tego nie widać, chyba że poświecisz tam jeszcze raz na końcówki szczytówki. A wszystko w lewo, nie poszło. Mhm. I jutro rano to będzie widać fajnie. A sytuacja po nocy wygląda tak. Pół stawy nam zamarzło. I właśnie tam, gdzie mamy zestawy. I ten lód pływał nam w nocy i wszystko zahaczał. I robił sztuczne brania. Teraz poczekamy, aż fala roztopi wodę. I gdzieś dopiero po południu nam się uda zestawy wyrzucić. Wędki od Adika nie idzie wyciągnąć jednej. Jest pod lodem i co zwijamy wędkę, to albo strzela tam lód, albo tam. Po prostu misiu, tak się to pozwijało, że nie wiadomo czemu, ale pozwijać nie idzie. Gabrysiu, czekaj chwilę. Teraz ja przenoszę się na drugi pomost, bo ta woda nie chce się tutaj nam stopić. Tutaj z tamtej strony mamy trochę wolne od lodu. I będzie cały pomost mój. Zestaw PVA, jedna kuleczka na haku, parę pociętych. Ostatnia szansa i tam, gdzie ten lód się kończy z rzutu. To ja w nocy termometr wziąłem na dwór, nie? Położyłem go tu koło wędek. Pokazywał mi 2 stopnie na plusie. No i czemu to pozamarzało? Nie wiem. Czekać muszę, aż się otali ten lód, ale wiatr swoje zrobi, to chyba szybko będzie. I potem wędka wyciągnę i zarzuca na nowo. Następny gorący chłopak, tamten chodzi w koszulce, a ten chodzi w majtkach, zima.
Mamy spartańskie warunki. Dużo lodu i zaczyna sypać śniegiem. Bardzo zimno. Ale my się nie poddajemy. Trzeba wywieźć zestawy. Zestawy, co wywieźliśmy w południe, wszystkie są już w lodzie. Musimy robić na nowo. To jest niemożliwe, żeby zestawu nie dało się wyciągnąć z lodu. Udało się jednego odzyskać. Jest prąd. Odprączyła. Zobacz, jak ja kocham te wyszkasy, te poświęcenie, zobacz. Nie mam lodu, a stanowisku przenoszę. Przewożę tutaj. Pogoda dopisuje. Janutki śnieżek. 4 grudnia, Warburka. Zakończenie sezonu. Gdzie jest Krzysiu? Nie widzi tej pogody, jaka zajebista pogoda na wywózkę. Jak tu jest fajnie ciepło, ja tam nie idę na dwór. Nie wychodzę tam w ogóle, nie wyrzucam wędek, nie mam zamiaru odcinać żyłek rano z tego lodu. Zostaję tutaj. Krzysiu powiedział, że nie ma zamiaru tutaj do was przychodzić. Nie? To nie jest ekstremalny wędkarz. Zrobimy na kukurydzę teraz. Honor małego rekina uratować. Muszę wszystko zrobić, żeby jeszcze dzisiaj rybę złapać. Została ostatnia doba. Tak mogło być na Wigilię, nie taka pogoda. Śnieżek. 42 metry od domu. Ale razi to światło. I jak możecie zauważyć, nie poddajemy się. Sylwek ironicznie mówi, że pogoda jest idealna, ale widać po nich, jak się trzęsą, zimna. Śnieg nas jeszcze dopadł teraz. Ale mimo imprezki, mimo zabawy, wędki w wodzie powinny być. Jeszcze jest mała nadzieja, że w nocy jakiś karpik na zakończenie sezonu naszego może uderzy, z czego z całego serca im życzę, nawet jak ja bym to nie miał być, żeby ktokolwiek złapał jakiegoś karpia, a marzeniem by było, żeby na koniec roku zobaczyć takiego z 15-18 kilo, to by mi już wystarczyło, naprawdę. Trzymam za nich kciuki, ja wędki też wyrzuciłem przed chwileczką, więc wszystkie zestawy, oprócz Krzysia, który powiedział, że nie rzuca. W wodzie mamy 2, 4, 6, 8, 10 kij w wodzie, plus jedna tutaj właśnie Kacperek mi się pokazuje. Chodź ci dźwignę, cyk, jeden patyczek. Jest też jego zestaw, też będzie w wodzie, on też będzie walczył o to, żeby nam pobrał duży karp. Trzymcie za nas kciuki, co wam powiem, trzymcie, żeby jeszcze jakaś rybka się pokazała. Dla was i dla nas to będzie fajnie zobaczyć w takiej właśnie śnieżycy jeszcze rybkę. Rozpaliliśmy grilla i będziemy osypki piekli na grillu. Kuzyn jechał do Zakopanego se na 3 dni i se za sztyle wołek oszczypki, żeby im się wiesz. Temperatura już jest. Ser barani, wiesz? Spróbujemy, czy jakaś ryba nie bierze. A, sprzydałoby się na koniec sezonu jakaś rybka wyciągnąć. Wisko piękne,
Kurde, by się sprzydało, richtig, by się sprzydało ta rybka. O, widzę, że przygotowujesz tutaj osypki. Ja? Ale na te osypki mam pomysł, może zrobimy wspólnie pyszne burgery z osypkami. Zrobimy, nie ma problemu. To do dzieła. To dzieła właśnie. Ale super pomysł, lubię burger. I osobno osypki. No ja ogólnie rzucam te wędki, bo sprawdzałem pogodę, mrozu ma nie być, jakiś lekko zero, może na lekkim minusie, ale postanowiłem rzucić i może się trafi jeszcze, nie? Jeden. Rzuciłem to sylwek, wiesz? Bez wywózki. Bardzo dobrze, te... Czekamy na rybkę. Pokaż, którego mogę sobie wziąć, szkubnąć. Byle jakiego. Tego mocno przypieczonego weźmiemy. No weź, weź sobie. Te bułki macie jeszcze, żeby kroić? Tam już pieczkę. Bardzo dobre. Tata robi najlepsze osypki z żurawinką. Super. No jeden taki odpowiedzialny tata musi być na zasiadce, widzisz. Ja. Ty to jesteś od gotowania i od pilnowania porządku. No, tak to już. Nie od od rybów nie ma, no. Od kamery. Kamerowania, no. Tak to już się podzieliło, już nie będziemy z tym walczyć. Te ryby już mnie nie kochają na polskich wodach. Mnie też. No nie gadaj, złapałeś sobie leszcza. Domin, wiesz, ja złapał, ktoś też złapał. No ale na twoja wędka. Ale to się nie liczy. Ale to się liczy. Ryba jest twoja. Fajne to będzie. No tutaj już mamy też gotowe bułeczki. No tu może szczypki. Gabi, tutaj masz osypka z żurawinką. Skosztuj sobie. To jest pyszne. I co? Operacja hamburger. Podziękował, no i kamerzysta się załapał. Do ciebie burger, proszę bardzo. Dzięki, dobra, to ja znikam z kamerą i idę jeść. Jeżeli chodzi o kucharzenie, dzisiaj Radek wygrał. Brawo ty. Podajemy burgery. Kupiłeś wszystkich, dzieci, kobiety i nas. Chodźcie, jemy. Adik, mu branie. Jest Adik? Siedzi? W końcu rybka. No. Bardzo dobra robota, Adiczku. Tak bardzo chciałem rybę, mówię, żeby na zakończenie jeszcze była. Oła, ja powiem ci szczerze, że lesz, nie lesz, no ale... Ale jest ryba, to się liczy. Sezon zakończony. Tak jest, z rybą. Mały leszczyk. Podbierak zamarznięty. Z całego śniegu odepiął się. To ja tu idę z podbierakiem, a ty mi taką niespodziankę, że się odepił. Ale dobra, była. Zarzucaj Adik jeszcze raz. Jest szansa, że jeszcze jakąś rybę wyciągniemy. Dopiero się rozkręcamy. Idziemy do brania. Tam już jest odjazd u Radka. Radek śpi, ale poleciał tam nasz Adik. Mamy przyjemność wyciągać wędkę. To też jest branie chyba. Wędkę od Radka, bo Radek po prostu nie wstał. Jest kaper, ja? Weź to trochę podkręć, wiesz, bo on tutaj miał poluzowane. Ale nie za fest, żeby też mu nie zerwać tego karpia. Ale chyba nie damy rady go obudzić, co? Albo podjąć próbę. No spróbuj. Niestety zamknij się od środka, nie obudzimy ich. Dobra, musimy wyciągnąć tego karpia, Magda. Tam jest taka ten jeszcze, wyciąg tego z podbieraka. Pokrywka zielona. Idziemy, podbierzemy. Adik ciągnie. Zaufałeś mu? Nie, bo słyszeliśmy branie w domku, a Adik już tu był przy wędkach, nie? Szczytówką szarpie. Czuję to na wędce, wiesz? Siora, jest karp. Oni śpią, tak? A nie chcą wstać. Jest podbierak. Oni śpią, idzie. A ryby biorą. W ogóle musimy sprecyzować. Teraz popatrzyliśmy, to nie są jedna gratka wędki, tylko od Łukasza. Czyli wiesz. Karp. Jest Łukasz. Ja. O, leszcz. Jednak leszcz. Myśleliśmy, że karp, ale leszczyk. Niżej. Dobra. Daj na tą zimową kołyskę tego leszcza.
Te jednak opanowały na tym łowisku na zleszcze, ale to dobrze. Nie, Adik? Tak. Przynajmniej coś się dzieje. Jesteśmy nie bez ryby. I kurczę, cały czas coś wyciągamy. No i zobaczcie tutaj. Siostra z leszczem od Łukasza, reszta ekipy śpi. Jedynie kobiety walczą na łowisku. Brawo wy, dziewczyny. Brawo, brawo. Mogę? Dobra, możesz wypuścić go. No i śmiało. No to pójdź. Nie wiem jak to powiedzieć, ale to powiem tak. Łukasz, gratulacje. Rola była jak na karpia. Ale myśleli mi serio, że to jest kaper, no ale ciężko szło. Twardo szło. A tu leszczyk, no. Zaciągnij. Coś siedzi, prawdopodobnie leszcz. Ale mam rybkę. Mam rybkę w końcu. Mam i ja. Piękna biała aura. Widzicie, wędki już całe śniegiem zarosły. A my rybki wyciągamy mimo to. Mimo to biorą. I cyk. Taki leszczyk, już na koniec idzie powiedzieć powoli wędkowania, ale wędka jeszcze do wody idzie. Chodź, idziemy do wody. Znowu popuszcza. Ciekawe, ciekawe czy będzie branie czy nie. Ale... No 10 minut co wypuściliśmy, wyrzuciliśmy wędkę. I... Coś się dzieje. Ale idzie na dół, nie? Cały czas jakoś dziwnie. Żeby to leszcz już tam siedział. Ale damy mu czas, żeby na daremno nie wyciągać. Chwileczkę jeszcze poczekamy. Dawaj! Gdzie jesteś młody? Wyskakuj! Nie chowaj się za wózkiem! Nie chowaj się za wózkiem! Ja cię dorwę, masz! Kacper, oddaj mu! Oddaj mu! Weź, przyczepi śnieg! Nie daj się! Bądź silny! Goń wujka! Dawaj go, dawaj! Tata, broń syna! Tata! Kacper, ciepło! Prosto w nogę, co? Tak więc, mamy już koniec odcinka. Mamy już koniec sezonu. Zakończyliśmy sezon właśnie na łowisku karpik. Bardzo, bardzo mi zależało, żebym zakończył ten sezon rybą. Żeby nie kończyć zerem i w końcu udało mi się jedną rybę w postaci leszcza złapać. Mieliśmy też w nocy, nie wiem czy wspominałem wcześniej, piękną rolę u Radka, ale niestety jak dobiegliśmy do wędek, to ryby już na haczyku nie było. Szkoda, szkoda, takie podkreślenie by była taka wisienka na torcie, ale trudno. My opublikujemy ten film, jak już widzicie, na koniec roku. Następne wchodzą filmy do wiosny, te co mieliśmy przez cały sezon nazbierane. Więc zapraszam w każdą niedzielę do oglądania naszego kanału. A na dzisiaj to już było wszystko.